8 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Kobiet, tych młodszych i nieco starszych. Kilka dni po ich święcie wójt gminy Niemce podarował seniorkom drobne upominki. Składając życzenia naszym paniom seniorkom, życzyłem im przede wszystkim radości, mile spędzanego czasu oraz wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń. Seniorki, ale również seniorzy doczekali się zupełnie niespodziewanego prezentu. Wójt zapowiedział wybudowanie klubu seniora. Mam taki zamysł, aby na terenie parku, który w tej chwili rewitalizujemy, powstał klub seniora. Jest taka potrzeba, aby zadbać o nasze osoby, które mają sporo wolnego czasu, a chciałyby jeszcze spędzać czas aktywnie. To nie tylko sama zapowiedź. Pomysł prezentu dla seniorek, ale i seniorów z gminy Niemce uzyskał poparcie w sferach rządowych. Prowadziłem tydzień temu rozmowę z panem ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, który właśnie był bardzo zaciekawiony moją propozycją i uznał, że jeżeli będziemy już bliżej realizacji tego pomysłu, bardzo chętnie przyjedzie, bardzo chętnie weźmie udział w otwarciu klubu seniora na terenie parku i również wesprze nas finansowo w naszych poczynaniach. Podczas tego nieco świątecznego spotkania seniorki miały okazję obejrzeć występ dzieci z przedszkola w Niemcach. To jest taka odskocznia. Dyskutujemy, mamy różne spotkania. No zawsze to jest coś innego. No i wycieczki, spotkania z innymi, fajnie. A co człowiek stary może robić? Modlić się, jeszcze zdąży. Klub seniora działa w Niemcach od 2010 roku. Dzisiaj liczy już niemal setkę członków. Seniorzy spotykają się raz w miesiącu w gminnym ośrodku kultury. Biorą udział w przeróżnych spotkaniach tematycznych, a także wyjeżdżają na wycieczki. Były na przykład w Warszawie, na Roztoczu czy w Zakopanem. Są spotkania i z psychologiem, i odnośnie zdrowego żywienia, i z tym odnośnie takiej medycyny naturalnej, odnośnie aloesu, miałyśmy spotkanie. Dzieje się wiele, ale po wybudowaniu klubu seniora będzie zapewne tego jeszcze więcej. Dzisiaj są spotkania właśnie w Gminnym Ośrodku Kultury. One są cykliczne, panie tu przychodzą, również w sposób ciekawy spędzają czas, ale to jest jak gdyby no taka oferta bardzo skromna, więc chcielibyśmy, aby panie miały swój obiekt. Pozostaje nam życzyć seniorkom szybkiego powstania tego budynku, w którym będą mogły się spotykać i planować kolejne wyjazdy i szkolenia.